Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. Liturgii Kościoła wspominamy dziś ważną dla Krakowa postać świętego Jana Kantego, prezbitera, który studiował filozofię i teologię na Akademii Krakowskiej, a później został jej profesorem. Wielkie traktaty teologiczne przepisywał własnoręcznie, pozostał świadkiem Chrystusa do końca, rozdawszy ubogim całe swe mienie. Jego relikwie spoczywają w kościele świętej Anny w Krakowie. Gromadzi nas dzisiaj także w czasie tej liturgii szczególne wydarzenie, poświęcenia sztandaru koła nr 33 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Krakowie. Serdecznie witam wszystkich zebranych członków organizacji tego koła na czele z prezesem, panem pułkownikiem Zygmuntem Siudakiem. Witam poczet sztandarowy, a także posterunek honorowy Wojska Polskiego przy tablicach pamiątkowych. Intencje tej Eucharystii ojciec Aleksander, którego także serdecznie witam pośród nas, sprawuje ten najświętszy ofiar za świętej pamięci Jana Jaworskiego. Ja mogę się w intencji żołnierzy, pracowników Resortu Obrony Narodowej, uczestników misji pokojowych ONZ-u, poległych, zmarłych i żyjących, a także intencji całej społeczności z okazji poświęcenia sztandaru. Byśmy tę modlitwę zanosili w sposób godny, świadomy naszej grzeszności, przepraszamy za wszystkie błędy. Panie Jezu, który przyszedłeś na świat wypowiadać nas z Bogiem Ojcem, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjąłeś na siebie nasze grzechy, byśmy stawali się uczestnikami świętości Bożej, zmiłuj się nad nami. Panie Synu Boże, który żyjesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, bo się stanie za ten ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, sprawdźmy za przykładem świętego Jana, prezbitera, doskonalenie się umiejętności świętej i okazuj nas miłosierdzie wszystkim ludziom, otrzymanym Ciebie przebaczeniem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Usiądźmy i wysłuchajmy słowa Bożego. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Oto słowo Boże. Thank you.
do swoich uczniów. Powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mój szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane, miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi, wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Oto słowo Pańskie. Amen. Proszę spocząć na moment. Drodzy zebrani, szczególnie kombatanci, uczestnicy misji pokojowych pod egidą ONZ. To szczególny moment, tak jak szczególnym znakiem jest sztandar. I przywołam słowa, które pewnie niejednokrotnie już słyszeliśmy, ale one nie wrócą po raz kolejny, bo dobrze wyrażają istotę dzisiejszego i jutrzejszego spotkania. Sztandar to rzecz dziwna. Zwykła szmata złotem tkana, a jednak w życiu żołnierza przedstawia ona wartość widomego symbolu życiowej udręki żołnierskiej, jego dążeń i cel. Przypomina dni jego chwały i sławy, jak również jego bólów i niepowodzeń. Zaszczytnym jest dzieło żołnierza, a najwięcej zaszczytnym jest jego życie, poświęcone w całości innym. Nie sobie, życie, które ma w sobie najmniej egoizmu. Żołnierz nawet podczas pokoju żyje dla czego innego, nie dla siebie. Każdy dzień, a w czasie wojny nawet każda godzina w całości poświęcona jest czymś, co nie jest nim. Na zewnątrz to coś symbolizuje nasz sztandar. To słowa z przemówienia wygłoszonego przez marszałka Piłsudskiego 11 lutego 1923 roku w Grodnie w kasynie oficerskim 76 Pułku Piechoty w czasie obiadu wydanego na jego cześć po uroczystości wręczenia przez niego w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sztandar temu właśnie pułkowi. Potrzeba nam bardzo dzisiaj zjednoczenia. Potrzeba nam bardzo tego, co nas cieszy, raduje. Potrzeba nam tak bardzo wspólnoty. Cieszę się ogromnie, że potraficie się gromadzić, stowarzyszać,
i pielęgnować tę pamięć o czasie służby poświęconym błękitnym berecie, ONZ błękitnym hełmie, jak to często popularnie mówi. Czas misji zostaje w sercu człowieka, przebywanie w zupełnie innym miejscu, innej kulturze. Dla dobra wspólnego, dla dobra ogólnego, dla wypełnienia zleconych zadań i obowiązków w służbie pokojowej, tak jak macie wypisane na tej pięknej koronie. Myślę, że wiem, co mówię, bo nie tak dawno powróciłem z ostatniej rotacji afgańskiej, w czasie szczególnie trudnym, zwijanym, 20 prawie lat pobytu. Jednak to, co pozostaje w człowieku, wraca i będzie wracało. I potrzeba takich spotkań waszych, jako tych, którzy wykonali dobre dzieło. I od dziś będziecie mieli ten szczególny, jednoczący znak, bo takim jest sztandar, jak słyszeliśmy także w słowach marszałka. Sztandar wojskowy, a przecież dalej pozostajecie żołnierzami, pozostajecie w służbie pokoju, w tym dziele, którego potrzeba całemu światu dzisiaj. Zawsze było potrzeba, ale może jeszcze szczególnie we współczesnym świecie, tak bardzo zaognionym, tak bardzo niepewnym. Niech to spotkanie, to poświęcenie sztandaru i ten znak będzie wyrazem tych najwyższych wartości, które mają nas łączyć. Nigdy dzielić. Niech ten błękit, jak błękit ONZ-owskiego beretu, jak błękit nieba, kojarzy się zawsze jak najpiękniej. Spokojem, z dobrem, miłością, tym, co mamy nieść współczesnemu światu, także jako i chrześcijanie, ci, którzy są wyznawcami Chrystusa, czego także nas uczy dzisiejszy patron, święty Jan, tak bardzo związany z tym miastem, z Krakowem. Niech te wszystkie rzeczywistości nas dzisiaj przenikają i prosią w tej modlitwie w Kościele Garnizonowym, byśmy to umieli czynić, niosąc ze sobą te wszystkie doświadczenia, doświadczenia służby pokojowej, wprowadzać ten pokój każdego dnia w nasze codzienne życie. Amen. Powstań. Nastąpi teraz ceremonia i akt poświęcenia sztandaru.
dnia patrona dnia dzisiejszego, zanieśmy do Boga ufną modlitwę i prośmy za cały Kościół zatroskany o większe zrozumienie człowieka współpracował z ludźmi, nauki i kultury. Ciebie prosimy. Za uniwersytety i uczelnie katolickie wykształcone ludzi wrażliwych na głos Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się o dar błogosławieństwa, intencji żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej, uczestników misji pokojowych ONZ, szczególnie dla wszystkich zrzeszonych w kodem numer 33, który dziś otrzymuje swój sztab. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, za polecanych tej ewangelisty świętej pamięci Jana Jaworskiego, poległych i zmarłych uczestników misji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby otrzymali nagrodę w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zebranych na tej liturgii, byśmy codziennie umieli praktykować miłość bliźniego. Ciebie prosimy. Boże, źródło mądrości i życia, okaż nam swe miłosierdzie i wysłuchaj naszych modlitw przez Chrystusa, Pana naszego. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, ponownie dzięki Tobie składając, podobnie
powiedział swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem wielki krwi mój, nowego i wiecznego przymierza. Raz za to, co zawiodłem, gdzie wylam, na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Thank you.
ust po lewej formie na rękę. W dziele pokoju światowego, ale i także
tego wspomnienia, każdego indywidualnego, pięknego czasu misji pokojowej będziecie szli, a ten sztandar będzie wam przewodził. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Nie, oni tam składają. Nic.